Witam Was bardzo Nad serdecznie, trzema drodzy prostym Państwo. Znaczy, może nie będzie trzeba. On stoi na głównym, ty pojedziesz bocznym, jeśli on w międzyczasie zdąży szybko. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Simrail. I dzisiaj dyżurujemy dalej na stacji Komrowa Górnicza Ząbkowice. Czterdzieści sześć, 45 już podaje wyjazd. Szesa 49088. O, i dzwonił się odcinek i od razu dzięki temu masz i wyjazd. Ale jeszcze czerwone. A sekundkę. Momencik, zaraz będzie. Możesz powtórzyć? Świeci, dzięki. A, okej, okay, proszę. Dobrze. Pięćdziesiąt jeden. Super. Wyszedł. Nie przestraszył. Na 46,051. 445. Podaj. Przyjąłem. 4-4-3-9-5-9. Możesz jechać. Czterysta czterdzieści trzy, 959 przelot przez Ząbkowice podany. Czterdzieści sześć, 051. Okej. Ach, to na razie jeszcze nic nie odjechało, panie. Wszystko pan miał może iść zapowiedziane. To odjeżdżało po kolei.
pojedzie 4908 do Będzina, będzie przejazd bez przeszkód. Jeszcze 445. Okej. Stwierdzamy 24, 145, 14, 141, w sumie to nawet nie wiem gdzie jedzie. 15, 141, gdzieś utknęło. Foxtrot Kilo. Delta Bravo. Będzin 64988. Po co mi ten postój? Po co mi ten postój? Niepotrzebny, nie? Ja okażę, że tam jest czysty, to dawaj zielone, jadę dalej. Postój techniczny potrzebny jest wtedy, jeżeli komuś blokuje tor. Jeżeli jest wolne, to jadę dalej. Nie blokuje się bez potrzeby towaru. Nie blokuje się bez potrzeby towar. Co odjechało? No wszystko jest podawane. Może oprócz tego. Pociąg 4-4-3-9-5-9 po czwartym. Ale zrozumiał, dobra. Szacuneczek dla bota. Dwadzieścia cztery, 40, 65 do Sosnowca Głównego, zgłoś się. Dobrze, drodzy Państwo, więc chwila pauzy. I za niedługo widzimy się ponownie. Dobrze, drodzy Państwo, więc ja powracam już po krótkiej przerwie. Jedzie do nas 40-194, jest tu pociąg regionalny. To w sumie tyle, co by z tego było. Więc tę chwilę siedzimy. Chwilę siedzimy. 40-194. Niemożliwe, że tu wszystko jest wolne, nie? O, huta. To ma do nas huty przyjechać.
4, 3, 9, 5, 9 albo 42, 144. O 14, 141, on w ogóle jedzie, czy nie? On w ogóle. Nie no, w sumie gdzieś tam z Warszawy wyjechał. On chyba w Warszawie Centralnej jeszcze stoi. 141, dalej nie pojechał. Niestety nie da się kliknąć, nie wiem, odwołaj pociąg czy coś. I 244. To jest MPE. A, 40, 194. Jeszcze na jeden kieruj. Temu co? Kieruj na jedynkę. 4, 4, 1, 0, 67. Co? A, jest, rzeczywiście. Okay. 42, 144, przelot przez Mrowę Górniczą w Ząbkowice podany. Kpek. No i 40, 147 również odjechał z Ząbkowic, no, z was. Jeżdżasz? Jeżdżasz. Jedzie 42, 144. 40, 194. Zatwierdzimy mu godzinę przyjazdu. 42, 144, damy przejazd. Dwieście dwa, 144, mogę jechać do we mną. Dobrze. Niestety 40, 194, chwilę poczeka, a 4, 244 odjechał. No i piszemy, o którym torze, bo to jest AI, to. No i tak wie wszystko. Mamy mu godzinę odjazdu. I 40, 147 jedzie. Okej. A tak, dokładnie, zapomniałem o K.O.
Jeszcze nie, właśnie, on chyba tu musi zniknąć i gdy ja mogę podać. Jakoś tak to chyba w Ząbkowicach działało, czy w Zawierciu? Nie, to chyba w Zawierciu było. Zresztą nie pamiętam. To było w Zawierciu. Niestety 40-194 ma 3 minuty opóźnienia. Zdarza się. Dobra, na razie dotąd. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, ale... No, widzę, że ten osobowy tutaj nie za bardzo... Ej. Jedzie. Nie było zapowiedzi żadnej. A ten już, widzę, jest na wjeździe, więc... No. Jedzie pierwszy. Jeszcze na 40-147. Mamy wyjazd. On i tak odjedzie oblanie. I 73-139 też odjechał, ale to towarowy ucieknie. Co to było? U nas wybiła, dlatego takie dziwne rzeczy się dzieją. 247, trzeba zgłosić. Cztery, 4-1-0-67. Okej. Dobrze, drodzy Państwo, my tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc
Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.